Toruń 21 stycznia, mecz drugiego turnieju rundy zasadniczej pierwszej ligi grupy A, rozgrywanego w halowej odmianie hokeja na trawie. Mecz startu 1954 Gniezno i Hokej Klubu Pomorzanina Toruń to mecz na szczycie. Po pierwszym turnieju prowadzi zespół toruńskiego Pomorzanina, a o zajmowanych lokatach decydował bilans bramkowy. Mecz rozpoczął się od zdecydowanych ataków startu, który wydawał się drużyną bardziej zdeterminowaną. Jego ataki na bramkę Pomorka sygnalizowały, że będzie to zacięty mecz. Jednak pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobywa zespół Pomorzanina, schładzając zapędy startu. Ten jednak kontratakuje, stwarza sytuację podbramkową i strzela bramkę. Pozostałe minuty tego arcyciekawego i zaciętego spotkania to wymiana ciosów. Drużyny stwarzają wiele sytuacji bramkowych, jednak bramkarze obydwu drużyn pokazują swój kunszt. Na prowadzenie wychodzi Pomorek. Start wykorzystuje podyktowany krótki róg i strzela na remis 5-5. Start w ostatnich sekundach meczu ma jeszcze jedną okazję bramkową, ale nie wykorzystuje jej. To był mecz drużyn, które stworzyły fantastyczne widowisko z elementami horroru. W meczu na szczycie Start remisuje z Pomorkiem 5-5.